patrzę na was, głodnych, przerażonych, przyciskających dzieci do piersi. Cesarz Emchyr wprowadził swoje legiony na nasze ziemię. Oblega każdą twierdzę stąd, aż po góry Sinę. Wściekły i wygłodniały wciąż gryzie i kąsa. Ludzie północy, stoicie nad przepaścią. Wasi królowie was zawiedli, więc zwracacie się do bogów. A jednak nie błagacie o przebaczenie. Nie posypujecie głów popiołem. Zamiast tego lamentujecie. Pytacie, czemu bogowie nas opuścili. Musimy wrócić na drogę, którą porzuciliśmy dawno temu. W przeszłości nasz świat przeplatał się z innymi w procesie, który uczeni nazwali koniunkcją sfer. Bogowie pozwolili wedrzeć się tu nieczystym siłom. Pokłosiem tego kataklizmu jest nikczemna siła zwana magią. A jednak nie wygnaliśmy jej. Zamiast tego studiujemy jej niegodziwe arkana, by zdobyć władzę i bogactwo. A co z potworami u naszych drzwi? Ohydnymi reliktami koniunkcji sfer? Trollami? Trupojadami? I wilkołakami? Czy podnosimy przeciw nim oręż? Czy raczej zrzucamy ten ciężar na innych? Na tak zwanych wiedźminów? Porzucone dzieci, szkolone, by używać mrocznej magii, zmutowane za pomocą bluźnierczych rytuałów. Wysłani do walki z potworami, nie potrafią odróżnić dobra od zła. Blady płomień człowieczeństwa, który kiedyś w nich płonął, już dawno zgasł. Z każdym rokiem jest ich coraz mniej, to prawda. Ale kilku wciąż przemierza nasze ziemie, przelewając krew za pieniądze. Po dziś dzień swym istnieniem przynoszą nam hańbę. Północ krwawi, chłostana biczem wojny. To kara bogów za nasze grzechy. Nie zapominajmy też o okrutnej plazie spoza naszego świata. Wszak dziki gon galopuje po niebie w każdą pełnię. Mroczni jeźdźcy porywają w nieznane nasze dzieci. Niektórzy mówią, że to zwiastuje drugą koniunkcję. Czy damy radę powrócić na drogę światłości? Czy znajdziemy siłę, by wygnać czarodziejów z naszych królestw? Zjednoczyć się wokół ciepła wiecznego ognia? Bliski jest czas miecza i topora. Tej wojny nikt za nas nie wygra. Bliski jest czas szaleństwa i czas pogardy. Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w pierwszym odcinku z nowej serii na moim kanale, czyli z Wiedźmina 3 Dziki Gon ze wszystkimi dodatkami. Jej! Cieszmy się i świętujmy, Wiedźmin 3 wjeżdża na kanał! Jej! To jest oczywiście też 153 odcinek z naszego cyklu wiedźmińskiego, ponieważ oczywiście tu będziemy kontynuowali sobie wątki, które rozpocząłem w Wiedźminie 1, potem kontynuowałem w Wiedźminie 2, no i tutaj zaimportujemy sobie cały zapis gry z Wiedźmina 2. Okej, pierwsze co to ustalenia odnośnie tej serii. Jak wiemy, Wiedźmin 3, ja wiem, wy może nie wiecie, nie ma tej takiej opcji jak Wiedźmin 1, że gdy była jakaś scena erotyczna, to ta scena była zamazana albo właśnie taką kartą zastawiona. No, Wiedźmin 3 jest, no po prostu pokazuje wszystko jak leci, tak? Dlatego jeżeli będzie jakaś taka scena, gdzie będzie trochę za dużo pokazane, no to niestety, ale będę musiał wam ją wyciąć. Dlaczego? Chodzi po prostu o to, że po pierwsze nie mam programu, który mógłbym zamazać konkretne momenty w konkretnej scenie, znaczy konkretne miejsca w konkretnej scenie. To po pierwsze, nie mam po prostu takiego programu. Po drugie, i to jest związane z drugą rzeczą odnośnie tej serii, ta seria jako jedna z niewielu, ale to muzykę tutaj sobie musimy przyciszyć,
Druga rzecz, to ta seria, jako jedna z niewielu na moim kanale, będzie ustawiona jako seria 18+. I tak większość widzów mojego kanału to są osoby 20+, więc jeżeli one wchodzą ze swojego profilu, ze swojego konta na YouTube, no to dla nich nie będzie to żaden problem, nie wyskoczy im żadna blokada na temat pełnoletności. Jednak z racji tego, że po pierwsze mamy te sceny erotyczne, po drugie Wiedźmin Trójka no jest jednak bardziej jeszcze bardziej krwawy niż jedynka i dwójka, poza tym niektóre decyzje są moralnie dosyć szare, nie licząc potężnej ilości wulgaryzmów w trzeciej części, dlatego nie chciałbym, żeby po prostu osoby nieletnie, które stanowią około 5 do 8% widowni mojego kanału, nie chciałbym, żeby te osoby po prostu natknęły się na taki materiał. Jeżeli będą chciały, no to proszę bardzo, niech rodzice się im zalogują ze swoich kont. Ja nie mam zamiaru doprowadzać do tego, żeby właśnie też takie osoby zobaczyły za dużo, że tak powiem. No bo wszyscy wiemy, a przynajmniej ja wiem, jaki Wiedźmin Trzeci jest. Oczywiście zaczynamy sobie nową grę. Wybieramy opcję od początku. Nowa gra plus. Wraz z zawartością dodatków, ładując stan gry zapisany po zakończeniu trybu podstawowego. Nie, my weźmiemy opcję od początku. O właśnie, rozpoczyna od początku historię Wiedźmina Trójki poszerzoną o zawartość dodatków. Okej. No i mamy tryby po prostu opowieść, ale ten tryb jest słaby. Miecz i opowieść. Krew, pot i łzy. To jest trudny poziom. No, droga ku zagładzie, to gdybym wybrał ten tryb, to nasza seria wyglądałaby jak Dark Souls. Ja ją zamiaru się wkurzać przy tym, tak jak mi się to zdarzało czasami przy dwójce. Dlatego wybierzemy sobie miecz i opowieść. To jest taki w sam raz tryb na gameplay, ponieważ ta walka będzie, aczkolwiek to nie będzie coś takiego, że będziecie musiał przebijać przez te potwory po kolana we krwi. Wyświetlanie samouczków włączymy sobie, ponieważ ostatni raz w Wiedźmina III grałem jakieś 2 lata temu i już sporo rzeczy zapomniałem, szczególnie po tym, jak nauczyłem się mechanik do jedynki, potem nauczyłem się do dwójki, no i z tej trójki już trochę zapomniałem. Symulacja wyborów z Wiedźmina Trójki, po prostu importuj stan gry z Wiedźmina Dwójki. No i tu możecie sobie coś ciekawego zobaczyć, to jest lista save'ów, jakie zrobił Wiedźmin 2 na moim kompie. Proszę bardzo, to jest lista save'ów, jakie on mi uczynił. A tutaj jest coś jeszcze ciekawszego. Bo tu są save'y, które ja zrobiłem. W tym momencie widzicie całą ich listę. To są save'y, które ja zrobiłem w trakcie gry, kończąc na przykład jeden odcinek, zaczynając drugi przy jakimś dłuższym posiedzeniu, albo kiedy na przykład była jakaś ciężki moment. Nas natomiast interesuje ten save. To jest autosave z 8 czerwca, czyli to jest autosave, czyli to już nie jest mój save. To jest save stworzony przez grę. W momencie, kiedy nagrywałem ostatni odcinek z Wiedźmina Dwójki, więc tutaj mamy już wszystkie możliwe decyzje.
No i oto jesteśmy w rozgrywce. To już jest cinematic na silniku gry. Mamy naszego głównego bohatera, Geralta, w Kaer Morhen, czyli... Ała. W Kaer Morhen, czyli w siedzibie Wiedźminów. To będzie bolało. To będzie naprawdę bolało. Trafiony. Dobrze wiesz, że mnie to nie bawi. Nie miałam zamiaru cię rozbawić, tylko pośpieszyć. Jest już południe. Obiecałeś Ciri, że z nią poćwiczysz. Idź już, zanim Vesemir zanudzi ją na śmierć tymi swoimi rycinami. No to na razie. No, na razie. Ta kobieta tutaj to jest oczywiście Yennefer, czyli ta sama, którą widzieliśmy właśnie w tej scenie bitwy. Ta scena bitwy to jest moment, kiedy wojska Nilfgaardu wjechały na północ i zaczynają podbijać północ. Yennefer jest ukochaną Geralta, przynajmniej według książek, aczkolwiek to, że oni są ze sobą, to jest efekt tego, że Jin po prostu rzucił na nich zaklęcie. I znajdujemy się już w rozgrywce. I patrzcie, coś wam muszę pokazać. Geralt nauczył się nowej rzeczy, której nie umiał w pierwszej i w drugiej części. Patrzcie. Geralt nauczył się skakać! Dokładnie tak, dobra. Znajdź klucz do sypialni przy użyciu wiedźmińskich zmysłów. Wiedźmińskie zmysły to jest nowa rzecz, która nam weszła dopiero w Wiedźminie III. W znacznym stopniu ułatwia rozgrywkę, aczkolwiek też wiele rzeczy psuje. Dlaczego ekran nam tak drży? Ponieważ gram na myszce, a nie na padzie. No, w Wiedźmina III można też grać na padzie, ale ja gram na myszce i po prostu jeżeli czasami zadrży mi ręka, to może tak być. Z racji tego, iż... mam dużą czułość tej myszki ustawioną. Dobra. Cholera. Jednak ładna ta nasza przełęcz. Trzeba przyznać, że wygląda ładnie. Ja i tak mam ją ustawioną na detalach wysokich. To wszystko, co tutaj widzicie, to są ustawienia wysokie. Normalnie gram na... kiedy nie nagrywam, to gram sobie w Wiedźmina trójkę na... O, tam na dole, jak patrzycie koło tej kolumny, widzimy Ciri, jak ćwiczy. Normalnie, gdy nie nagrywam, to gram na bardzo wysokich detalach, ale tak jak mówię, no... Gdybym to robił, gdybym nagrywał na bardzo wysokich, ta gra byłaby w 20 FPS-ach, ponieważ nagrywanie zżera naprawdę dużo pamięci. W czasie, gdy dzięki temu, że gram na tylko wysokich, to mamy to w płynnych 50 FPS-ach. Kończy ci się sok. Wiem. Mógłbyś trochę przynieść, jak skończycie trening. Fajne jest to, że kiedy pochyliłem się i nie słyszałem Yennefer, to... Kiedy jej nie widziałem, to jej głos brzmiał inaczej po prostu. A dopiero kiedy zwróciłem się w jej stronę, to ten głos też zaczął brzmieć inaczej, tak jakbym to słyszał na dwoje uszu, nie na jedno. To jest naprawdę fajne. To jest oczywiście zwyczajne stereo, ale fajnie symuluje to właśnie to, skąd pochodzi dźwięk.
samo srebro. Złoto nie pasuje do mojej karnacji. Wiesz przecież. Jak widzimy, wszystkie elementy, które są jakieś ciekawsze, można zbadać w ten sposób. I to takie rozmycie to jest właśnie efekt tego, kiedy ja używam sobie tych zmysłów. Masz jakiekolwiek ubrania, które nie są czarne albo białe? Mhm, bieliznę. No akurat w tym momencie też ma czarną, więc okej. Bez i Agrest, oczywiście. Geralt, nie grzeb mi w kosmetykę. Tak, Yennefer była opisana właśnie w książce jako kobieta pachnąca bzem i agresem, ponieważ ona zawsze używała takich perfumów. Dobra, mamy klucz. Trzeba przyznać, że trzeci Wiedźmin wygląda po prostu fenomenalnie pod względem grafiki. Stary Wiedźmin mocno śpi, a Ciri gdzieś zniknęła. Zdaje się, że woli praktykę od teorii. Co? Pobudka, mistrzu. Takie nudne te lekcje, że sam usypiasz? Cholera. Przymknąłem oczy tylko na chwilę, jak robiłam notatki z Guli i Alguli. Dałeś jej tę cegłę? Nic dziwnego, że zwiała. Jan z Brugge nie miał lekkiego pióra, prawda? Ale za to był rzetelny. Nie to, co te głupoty, które się teraz drukuje. Pewnie poszła na wahadła, co? A tyle razy jej mówiłem. Nie trenuj sama, bo tylko utrwalasz błędy. Przyprowadź naszą pannicę na dolny dziedziniec. Skoro chce poćwiczyć, proszę bardzo. Nie wściekaj się na niej. Jak tu się nie wściekać? Nic poń musi robić wszystko po swojemu. I to w niej lubisz. No dobrze. Nie jestem bez winy, ale czas z tym skończyć. Natychmiast. Zabijanie potworów to nie żarty. Ciri musi to zrozumieć, jeśli ma zostać jedną z nas. Widzimy się na dole. Źle. Teraz już wiem, czemu tak rwałaś się do ćwiczeń. Cięcie! Nie jesteś w cyrku. Piruet! Źle. Postawa! Starczy. Zejdź. Saltem? A jak myślisz? Dobrze. Możesz zdjąć opaskę. Masz nad czym pracować. Refleks wciąż słaby. Może jak na Wiedźmina. Myślisz, że utopiec albo strzyga da ci fory, bo nie przeszłaś wiedźmińskich mutacji? No ale bardziej niż strzygi bałbym się Wesemira. Zlekceważyć jego polecenie. Nierozsądne. Ojej no, ta książka była strasznie nudna. Wiem, ale ty wiesz, że to żadna wymówka. Przepraszam, to się nie powtórzy. No dobra. Mamy tutaj małą Ciri. Jeszcze z czasów, kiedy była ona dzieckiem, kiedy przechodziła szkolenie w Kermoren. Te czasy są opisane w cyklu wiedźmińskim, czyli w tomach 3,
do 8, z tego co pamiętam. Chyba w trzecim albo czwartym tomie to jest opisane. Kim jest natomiast ten staruszek? Ten staruszek, który zasnął przy uczeniu jej, to jest Vesemir, czyli najstarszy z Wiedźminów w Kermoren. Jeszcze człowiek, który właśnie wychowywał Geralta, który jest dla niego niemal jak ojciec, ponieważ też on prowadził wszystkie tutaj próby i mutacje, które Geralta zmieniły w tego, kim jest obecnie. Szczególnie, że to on też wpadł na pomysł, co widzimy też w serialu polskim, że nie tym netflixowym, że Geralt ma właśnie nie być takim wiedźminem starej generacji, czyli taką maszyną, która idzie i rąbie, tylko ma być właśnie takim myślącym wiedźminem. Ale muszę przyznać, że tutaj jednak wygląda Geralt o wiele lepiej niż w dwójce, a zdecydowanie lepiej niż w jedynce. I wolałbym, żeby tak wyglądał cały czas. Nie dziwię się, dlaczego zrobili moda graficznego do jedynki, żeby wyglądał jak trójka. Lepiej, żeby tak było. Vesemir powiedział, że jak jeszcze raz to zrobisz, każe ci zjeść miskę ślimaków. Tych bez skorupek. Fuj. No właśnie, więc lepiej bądź grzeczny. Chodź, poćwiczymy zresztą na dole. Idziemy przez mury. Pewnie, że przez mury. Jesteś w wiedźmińskiej szkole czy na wczasach? Chyba jak spadniesz. Fajnie, że Ciri ma właśnie głos dziecka, a nie głos dorosłej kobiety, ponieważ... Cholera. Co ci mówiłem o oddychaniu? Od razu przez usta, w rytm kroku. Ciri, bez wygłupów. Ale tak jak mówię, fajnie, że ma ona głos dziecka, a nie dorosłej kobiety, ponieważ... Gdzie ona jest? Chodź, chodź mała, chodź. Tu możemy też spać, nie ma niewidzialnych ścian jak w dwójce. Chodź mała, ścigamy się, co? Cholera, gdzie ja wbiegłem? Fuck! Jeszcze mała nas wyprzedzi. Chwila, no co jest? Gdzie ja wlazłem? No idę. Czekaj, młoda. Wujek Geralt nie jest już taki młody jak ty. No właśnie, spadłem po prostu nie tam, gdzie miałem. Dobra. Wygrałem. Bo masz dłuższe nogi. Jak już będę duża, to ci pokażę. Jasne. A bądźmy szczerzy, przegrała tylko dlatego, że ona... Ale Vesemir ma minę. Czego się spodziewałaś? Bądźmy szczerzy. To są dwaj kumple Lambert, Geralta, czyli Excel i Lambert. To są również wiedźmini. Masz coś do powiedzenia, moja panno? Że bardzo cię przepraszam, wujku Vesemirze. Młoda krew rwie się do ruchu, rozumiem. Ale w starciu z potworem wiedza jest równie ważna jak srebrny miecz. Musisz choćby umieć odróżnić Al'Ghula od Ghula. Po pręgach niczem u Pantera Tigris, w Zerika nieżyjącej i Fizes niezdrowo bladej. No, czyli jednak przeczytałaś ten rozdział, ale i tak powinnaś była zapytać, czy... Przecież spałeś, wujku Vesemirze. Racja. Czemu od razu nie powiedziałaś, że zrobiłaś zadanie? Nie wykorzystuj przewagi przy pierwszej okazji, tylko wtedy, kiedy da najlepszy efekt. Wujek Vesemir tak mówił. No, pojętna z ciebie uczennica. Niezbyt grzeczna, ale za to pojętna. Dobra, dość gadania. Geralt w parze ze mną, Lambert ze Skellem, Ciri z kukłą. Znowu? Nie wybrzydzaj, tylko łap za miecz. Jak widać, oni starają się... Jak myślisz? Powinniśmy wpierw powtórzyć z małą podstawę, czy zaczynamy od razu trening dowolny?
Zrobimy sobie samouczek oczywiście. Przejdźmy podstawy. Podobno praktyka czyni mistrza. A jej daleko choćby do poziomu nowicjusza. To jest fajnie zrobione, że to jest teoretycznie samouczek, a znaczy teoretycznie Geralt po prostu ma jakieś... To są jakieś... Wyciągnij miecz, Geralt! Szybkie cięcia. Raz, dwa, trzy! Mocne uderzenia. Nie oszczędzaj się! Nigdy nie prostuj łokcia przy uderzeniu, młoda. Uniknij silny cios. Postawa, Ciri. Pamiętaj o pracy nóg. No, tego akurat nie lubię. Tego połączenia. Ponieważ... No właśnie, to jest to, że te uniki nie są moją ulubioną rzeczą. Wolę po prostu uskakiwać przed ciosami. Teraz parowanie z Ciri. Patrz pod jakim kątem Geralt trzyma miecz. Starczy wygłupów. Co ja mam blokować? Walczę z głupią kukłą. Ciekawe, czy ona w ogóle patrzy na to, co my robimy z Vesemirem, czy ona ma to... Czy ona ma to totalnie wyjebane? No dalej. Ja myślę, że ona ma to totalnie w dupie, co my robimy. Mamy też, jak widzimy, nową opcję kontrowania ciosów przeciwnika. Gdyby tylko ten głupi samouczek mi cholera nie przerywał, to bym się naprawdę cieszył. No kurwa! No już mnie to zaczyna denerwować, bo on mi... przerywa centralnie w momencie, kiedy ja chcę zripostować tego Vesemira. Właśnie, no. I tak to wygląda. Co, że chyba skrypt się zawiesił. Ale nie, no mi nie padł prawy klawisz. No co jest do kurwy nędzy? Młoda panno, pokażemy ci parę wiedźmińskich znaków. Zacznijmy od Quen. No, tu mamy to nowe menu. To menu podoba mi się mniej. Jest naprawdę słabe. Quen nazywa się czasami wiedźmińską tarczą. Zaraz zobaczysz czemu. Rzuć Igni, Geralt. Aż polecą iskry. Widzisz? Gdyby nie chronił mnie Quen, zająłbym się ogniem. Art, Geralt. No dalej. Patrz, Ciri. Art każdego wytrąci z rytmu. Kolejna akcji. Wsia krew nie cierpię tego. No, tak, może na chwilę zdezorientować teraz przeciwnika. Irden. Pokaż jej, Geralt. Widzisz, Ciri? Choćbym chciał, nie mogę się teraz ruszyć. Rzuć petardą.
Bez obaw, Ciri. Quen wytrzyma wybuch. To jest naprawdę fajnie zrobione. To mi się podoba bardziej niż właśnie w jedynce i w dwójce. Że nie musimy... Że tutaj po prostu rzucanie tą petardą, jak widzicie, jest o wiele prostsze. Jest to o wiele lepiej zrobione. Po prostu rolujemy to myszką. Dobra, starczy. Trening dowolny. Tylko, że ja ciągle mam nawyki z... Nigdy się nie nauczycie. Dobra, starczy tego. Ja ci se jaja jeszcze z niej robią. Ciri, złaź stamtąd. Ha, aż to mała diablica. Jak tylko wróci, wyczyści wszystkie miecze w Kermoren. Znalazłaś ten hełm? Ciri. Czekałem na ciebie, biały wilku. Nie! W porządku? Miałem koszmar. O czym? Długo bym mówić. Do świtu jeszcze chwila. Mamy czas. No dobra, ale tą rozmowę poprowadzimy sobie w kolejnym odcinku, ponieważ ten już jest wystarczająco długi. Jeżeli wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. Pamiętajcie o poleceniu kanału znajomym, ponieważ może znajdą oni tutaj coś dla siebie. A ja zapraszam was już wkrótce na kolejne odcinki z Wiedźmina III, gdzie będziemy kontynuowali tą rozmowę oraz dokończymy tak naprawdę cykl samouczka i rozpoczniemy już regularną przygodę, ale dopiero w kolejnym odcinku. Dzięki, że oglądaliście, no i na razie.